Nad zalewem Hechło w Trzebini kilkanaście osób postanowiło uczcić nowy rok i wykąpać się w Hechle. Z Kasią Frankowicz, morsującą tutaj od roku, porozmawiamy na ten temat. Czemu to jest takie ważne dla Was ten 1 stycznia? Może dlatego, że zaczęliśmy. Pierwsza taka większa nasza akcja morsowania była właśnie 1 stycznia rok temu. Ja zaczęłam morsować troszkę wcześniej, 1 grudnia, był mój pierwszy raz. A nowy rok jest takim nowym początkiem, fajnym momentem na przełamanie swoich przełamanie barier. Lodów. Przełamanie lodów, tak, przełamanie barier, zwłaszcza tych psychicznych, ponieważ tutaj największy lęk jest w naszej głowie, jak to jest wejść do tej strasznie zimnej wody i przeżyć. A co takie kąpiele dają? W czymś pomagają? Ja jestem strasznym zmarzluchem i może dlatego zaczęłam morsować. I faktycznie czuję, że jest mi cieplej po tym. Na pewno poprawia się krążenie krwi, poprawia się nasza odporność, wzrasta nasza odporność. I myślę, że ta bariera, pokonanie tej bariery psychicznej daje też fajne poczucie siły, własnej wartości, że da się. Morsy się rozgrzewają powolutku. Zaraz pewnie wskoczą do wody.